Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Być może jest tak, że ludzi da się policzyć z wyniosłego pałacu. Ludzi da się policzyć, gdy jest się ich władcą. By ich jednak zrozumieć, trzeba być bardzo blisko, trzeba być pomiędzy nimi, tak jak to zrobił władca świata, Jezus Chrystus. Do zobaczenia jutro.